Witajcie, z tej strony Dominik Mocek, Team Brian dla kanału Ibis Gear. Znajdujemy się dzisiaj nad zbiornikiem Porąbka w miejscowości Pudliszki. Jest to woda stowarzyszenia Syrenka. Przepiękny, malowniczy akwen, co zresztą zobaczycie na filmie. Słuchajcie, no nic tylko łowić. Metodą dzisiejszego połowu będzie bad, czyli tak zwany pełny zestaw. Dlaczego bad? Ponieważ uważam, że jest to nadal jedna z najbardziej popularnych metod wędkarstwa spławikowego w Polsce. Cechuje się przede wszystkim prostotą, skutecznością i mega, mega frajdą podczas holu większych ryb. Czy takie ryby dzisiaj będą? Zapraszamy do oglądania. Pierwsze wędkowanie przygotowałem baty, którymi łowię na co dzień, czy to w zawodach, czy ewentualnie w jakichś wypadach rekreacyjnych. Pierwszym modelem jest Brain Phantom, typowo zawodnicza wędka do szybkościowego odławiania drobnej i średniej ryby. Wykonane są z wysokomodułowego węgla, dzięki temu wędki są bardzo lekkie, przede wszystkim dobrze wyważone, nie męczą ręki podczas dłuższej sesji wędkowania. Szczytówki typu fast, czyli szybkie, dodatkowo mamy zamontowane wklejki, które pomagają nam w czasie holu ryb, mniej ryb się spina dzięki temu. Jeżeli chodzi o parametry wędek, występują w wersji od 4 do 8 metrów, czwóreczka ma 90 gram, a ósemka około 305. Drugim modelem jest Brain Blast, typowo wędka do zadań specjalnych. Używam jej głównie na zawodach, gdy muszę odławiać szybkościowo ryby, a jednocześnie wiem, że pływają tam jakieś większe bonusy. Wędka zrobiona również z wysokomodułowego węgla, dzięki czemu też jest lekka, bardzo dobrze wyważona. Mamy grube ścianki i dodatkowo spiralny oplot, który daje nam duży zapas mocy, jeżeli chodzi o tą wędkę. Dedykowana jest pod większe ryby. Występuje w wersji od 4 do 7 metrów. Jeżeli chodzi o mieszankę zanętową, na Porąbce wędkowałem kilka lat temu w zawodach. Od tego czasu woda mocno się zmieniła. Ogólnie mam mało informacji, jedynie co to wygooglowałem sobie wyniki i posty z ostatnich zawodów i widziałem, że trafiają się większe leszcze. Dlatego mieszanka będzie dzisiaj uniwersalna, dedykowana pod te ryby. Zastosujemy glinę wiążącą w połączeniu z zanętą dedykowaną pod leszcza, słodką, grubofrakcyjną. Całość wyjdzie nam w tym momencie dosyć ciężka i tęga. Mam nadzieję, że wyeliminuje mi to brania małych ryb. Kulę podamy w trzech konsystencjach. Pierwsza, dosyć lekko sklejona, tak naprawdę z małą ilością śladową robaków. Kule będą miały opaść na dno, tak naprawdę szybko się rozłożyć, tworząc dywan zanętowy. Celem tych kul będzie przyciągnięcie szybkie ryb w pole nęcenia. Druga konsystencja kul już będzie z większą ilością robactwa, bardziej domoczona, mocniej ściśnięta. Zadanie tych kul będzie takie, że mają powoli się rozkładać na dnie i zatrzymać nam rybę, która pojawi się w polu nęcenia. No i trzecie kule to tak zwane kule bonusowe. One będą z większą ilością robactwa, z kasterem, z ciętym gnojakiem. Będą też doklejone bentonitem. Bentonitu co prawda używam głównie na wodach płynących, rzekach, kanałach. W tym przypadku użyjemy to po to, aby kule bardzo powoli rozkładały się na dnie i jednocześnie czekały na nasze większe ryby. Słuchajcie, ważnym aspektem, jeżeli chodzi o przygotowanie do wędkowania i myślę, że jednym z fundamentów, które rzutuje na końcowy wynik, jest tak naprawdę gruntowanie. Ja do gruntowania używam standardowych gruntomierzy z oczkiem, dostępnych w każdym sklepie wędkarskim. Zasada działania jest bardzo prosta. Przekładamy w tym momencie haczyk z żyłką przez oczko i podczepiamy haczyk pod piankę. I w tym momencie możemy gruntować. Ja uważam, że gruntowanie jest mega ważne, zwłaszcza, że jeżeli gruntujemy stanowisko, chcemy poznać charakterystykę dna, to warto przegruntować całe stanowisko. Od jednej strony do drugiej, powyżej spławika, poniżej spławika. Miałem sytuację na zawodach, gdzie tak naprawdę spieszyłem się, wygruntowałem sobie tylko głębokość. Po jakimś czasie niestety, ale ryby mi odskoczyły. Okazało się na końcu, że niestety, ale za spławikiem w miejscu nęcenia miałem duże spady. Prawdopodobnie kule stoczyły się w głąb jeziora, odprowadzając mi ryby i tak naprawdę poza zasięg łowienia. Słuchajcie, przechodzimy w tym momencie do nęcenia. Ja zazwyczaj, jeżeli łowię batem, nęcę gdzieś pół metra do metra przed spławik. Są sytuacje, gdzie w trakcie łowienia pojawia się jakiś wiatr. W danym momencie pojawia się również dryf, ściąga nam bardzo szybko zestaw do brzegu i w momencie zarzucania, niż przynęta saczykiem dotrze do dna, tak naprawdę możemy mieć zestaw kilka metrów bliżej i tak naprawdę nie będziemy łowić w miejscu nęcenia. Mamy zanęcone, teraz 15 minut przerwy na łyk kawy i przechodzimy do tego chyba, co jest najbardziej przyjemne, czyli do wędkowania. Wy
Wykonujemy pierwszy rzut. Mam nadzieję, że ryby dzisiaj się pojawią, zwłaszcza te większe. Słuchajcie, jest pierwsza rybka, krąpik. Widać, że ryby zameldowały się w polu nęcenia. Miejmy nadzieję, że będą większe. Słuchajcie, no zdecydowanie małe wzdręgi, małe rybki zdominowały nam dzisiaj łowisko. Miejmy nadzieję, że pojawią się te większe. Na tą chwilę głównie wzdręgi, krąpie, malutkie płotki, jest tego dosyć sporo. Ale czekamy na te bonusy. Na tą chwilę jesteśmy zdominowani przez drobnice, przez wszędobylskie wzdręgi. Próbuję zakładać selektywne przynęty, jakieś dwie kukurydze, dendrobena, ale no niestety połykają wszystko. No miejmy nadzieję, że w końcu się nasycą i podejdą te większe ryby, no ale póki co no będziemy odławiać te mniejsze. Mamy pierwszą rybkę, taką już podbierakową, niedużą co prawda, ale już zawsze coś. Robimy wytrzymałość bata. Słuchajcie, wjeżdżają powoli większe krąpie. Miejmy nadzieję, że w końcu pojawią się nam te wyczekiwane leszcze. Na razie branie jest mnóstwo. Ryba reaguje dosyć mocno, bardzo szybko pobiera przynętę. Zakładam dwie duże kukurydze w tym momencie. Kukurydze. I nadal czekam na te większe ryby. Później założymy dendrobenę, już typowo pod leszcze, ale mam nadzieję, że troszkę uspokoi się wówczas z tą drobnicą i będziemy mogli zapolować już na te leszcze.
wysłać kolejna drobna rybka. W sytuacji, gdzie naprawdę musimy często operować taką wędką, czy szybkościowe łowienie na zawoda, no ważnym aspektem jest to, żeby ta wędka była lekka, tak? W tym przypadku, jeżeli chodzi o te modele, to naprawdę są leciutkie, dobrze wyważone i przede wszystkim nie męczą ręki, więc myślę, że możemy spokojnie łowić kilka godzin taki seansik i tak naprawdę nie czujemy tego zmęczenia. Słuchajcie, mamy pierwszego leszcza, minęło raptem 40 minut, połakomił się na dwie kukurydze, więc wpłynęły, na szczęście jest. Zwracamy mu wolność i czekamy na następne. Słuchajcie, przy połowie większych ryb ważnym tutaj elementem, aspektem jest według mnie sztyca do podbieraka i sam klucz podbieraka. Zdecydowanie on musi być mocny. Tutaj mamy wersję scout z oplotem, czyli jest dosyć mocny. Spokojnie możemy podbierać te większe ryby. Jeżeli chodzi o kosz do podbieraka, w przypadku takich ryb, no ja używam tutaj dosyć głębokiego kosza z pianką Ewa. Dzięki temu podczas holu mogę skupić się na rybie, a podbierak utrzymuje się na wodzie. Tutaj jakieś krąpie na razie, takie tematy. Ale popróbujemy później troszkę z przynętą na dnie bardziej. Bawy się zaczęły robić. No nie, to nie będzie krok, bo ostro zaczyna murować. Tak. Albo podczepiony. Dobra. Słuchajcie, mega, mega łopata. Patrzcie, będziemy go męczyć. Słuchajcie, przebiliśmy się przez tą drobnicę. Udało się złowić tego pięknego leszcza. Drobnica troszkę odpuściła. Zanęciliśmy wcześniej konkretnie. I postanowiłem, że nie będę więcej zanęcał. Ojej, rybka pięknie odpłynęła. Miejmy nadzieję, że już tylko teraz takie będą. Słuchajcie, kolejna przepiękna łopata ląduje w podbieraku. No mega, po prostu mega. Teraz ją odczepimy. Pokażę wam tylko rękę szybcika, żeby jej nie męczyć. Przepiękna łopata, drobnica zniknęła. No jest, po prostu mega.
Gdzie jest lecz? Co jest za okno? Paradoksalnie przypuszczam, że to nie jest aż tak duża ryba. Te malutkie karpiki są chyba najbardziej waleczne. Słuchajcie, mamy nowy gatunek, który dzisiaj złowiliśmy, kolejny gatunek, to jest karpik. Powiem wam szczerze, że przy takich małych karpie one są mega waleczne. Wędka naprawdę tutaj fajnie pracowała. Przede wszystkim fajnie zrobiła się parabola, gdzie tak naprawdę było widać, że amortyzuje ten hol. No, oby więcej takich i większe, tak? Słuchajcie, kolejna rybka do kolekcji, tym razem karaś. Myślę, że to już ostatnia nasza rybka dzisiaj. Wędkowanie uważam za udane. Połowiliśmy sporo fajnych rybek. Zdominowała nas tak naprawdę drobnica, która nie dała nam na początku połowić. Później mocniej się wygubiliśmy, przegruntowaliśmy się. No i pojawiły się fajne rybki. Kilka fajnych leszczy, które zobaczycie na ujęciach. Sprzęt dał radę, zwłaszcza, że model Blast, o którym mówiłem, no, jak wcześniej wspominałem, jest typowo do większej ryby. Dał sobie radę, fajnie tutaj amortyzował nam odjazdy tych ryb. W zasadzie nie mieliśmy żadnego spięcia. Łowimy ile? 4-5 godzin i tak naprawdę z żadnego zmęczenia, więc polecam. Zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania tego pozytywnego, jak i mniej, ponieważ cały czas się uczymy, wyciągamy wnioski z waszych komentarzy. Napiszcie również w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć i zapraszamy do oglądania.